bardzo młoda, dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która też wymaga tego, żeby e-commerce managerowie szybko update'owali swoją wiedzę. Dlatego bardzo się cieszę, że są takie konferencje, gdzie e-commerce ma już dedykowany blog, bo to pozwala wymieniać doświadczenia między różnymi branżami. For like retailers, everything is a journey. Then you like you acquire your customers, you activate them, you make you get revenue out of them, and then you try to retain them by increasing the repeat rate. For us, this is what the journey is, and we are looking for the optimizer's journey in all of these different touch points. Po pierwsze, nie można bezkrytycznie we wszystko inwestować, to jest pierwsza kwestia, we wszystko wchodzić. Drugą kwestią jest to, że trzeba mimo wszystko absolutnie starać się mieć jak najszerszą wiedzę o bieżących trendach i zjawiskach, które występują, to jest bardzo ważne. Natomiast prowadzenie ich czasem bywa dyskusyjne z różnych przyczyn. Bardzo podobała mi się sesja, która przed chwilą się skończyła, czyli przyszłość e-commerce, tak? Co nas czeka w roku 2030. Trzech świetnych ekspertów na scenie, podobne, ale jednak trochę różne wizje tego, co będzie. Każda z nich ciekawa. No i zobaczymy, która się spełni. Tak naprawdę wszyscy poszukujemy. Jeżeli ktoś dzisiaj powie, że zna złoty środek na to, w jaki sposób konsument będzie się zachowywał i w jaki sposób powinien zostać serwisowany, czy to w internecie, czy to w sklepie stacjonarnym za 3-5 lat, to jego za 3-5 lat nie będzie. E-commerce w Polsce jest generalnie zamkniętym gronem ludzi i takie spotkania jak to, takie forum, pozwala na wymianę myśli. Tym bardziej jest to ciekawe z mojego punktu widzenia, ponieważ są tu również poruszane tematy omnichannelowe, które są rzadko poruszane, a ta część biznesu jest mocno zaniedbywana przez taki stary retail, który często nie rozumie, więc fajnie, że oni tu przychodzą, możemy się podzielić trochę informacją. Pierwsza rzecz to coraz silniejsza świadomość tego, jak bardzo świat wirtualny i świat realny w handlu zaczynają na siebie się nachodzić. Przez długi czas słyszeliśmy o śmierci retailu, o śmierci tradycyjnych kanałów sprzedaży, a dzisiaj coraz częściej mówi się jednak o omnichannelu, o konieczności uzupełniania. I ta konferencja bardzo mocno też to pokazuje, jak bardzo trendy takie jak personalizacja w podejściu do klienta, customer experience, czyli doświadczenie klienta, jak one są ważne zarówno w jednym, jak i w drugim świecie. Ale jak się okazało po całej prelekcji, rzeczywiście ludzie są zainteresowani, rozumieją temat, oczywiście są jakieś tam punktowe elementy. Były też pytania o liczby, co też jest interesujące, czyli ludzie zwracają, rzeczywiście chcą wiedzieć trochę więcej odnośnie liczb, szczególnie już można powiedzieć na takim typowym case study, na przykład takiego dużego retailera jak Carrefour. Klienci. To jest nasze największe wyzwanie i ich potrzeby. To, że świat się zmienia szybko, że potrzeby klientów zmieniają się jeszcze szybciej i my musimy sprostać tym potrzebom i tym problemom też, które napotykają klienci. Jak mówiłam na prezentacji, celem nie może być otworzenie platformy e-commerce, musi być dowiezienie paczki do klienta. Celem nie może być zrobienie obrotu kwartalnego, tylko zbudowanie modelu biznesowego, który współgra z innymi kanałami sprzedaży w ramach organizacji. Wyzwań jest bardzo dużo. To przede wszystkim jest personalizacja zachowań, dopasowanie naszych potrzeb sprzedażowych do potrzeb klientów, zrozumienie potrzeb tych klientów i ich oczekiwań. Z drugiej strony jest automatyzacja, czyli tak naprawdę, ponieważ cały czas myślimy o optymalizacjach kosztowych, to jest oczywiście automatyzacja, nie ma ludzi do pracy, w związku z tym to też jest wymuszone właśnie tą sytuacją rynkową. Tak, mocna tematyka omnichannel, tak? Czyli przenikanie się różnych kanałów dystrybucji. Ja akurat odpowiadam za e-commerce w naszej firmie, a nasza firma jeszcze cały czas jest mocno na nogach retailowych, w związku z czym to jest temat, który mnie niezwykle interesuje. Uważam, że zawsze bardzo źle jest stwierdzić, że ja już wiem jak jest i po prostu idę teraz robić, bo ja już wiem. Uważam, że zawsze punkt widzenia kogoś innego jest potrzebny na każdym etapie wdrażania, myślenia, planowania każdego kolejnego projektu. Dlatego nawet w trakcie mojej wypowiedzi mieliśmy trochę zróżnicowane zdania z kolegami. Uważam, że jakby sumarycznie one budują gdzieś tam cały obraz, natomiast każda osoba gdzieś tam wycinkowo oczywiście, że powinna zderzać swoją wizję z kimś innym.